Nasza nagrywarkowa podróż wciąż trwa. Odwiedzamy wszystkie miasta w Polsce. Dziś dotarliśmy do Łodzi. Nagrywarka już jest rozstawiona. Pytanie mam przygotowane. Jak wiecie, najlepszych zawodników się nie zmienia, więc pojawią się trzy najlepsze kategorie. Sport, to chyba każdy lubi, muzykę, prawie każdy słucha. No i nasza ulubiona kategoria, czyli różne, gdzie jest totalny miks pytań. Już za moment pojawią się tu łodzianie, którzy będą się nagrywać, odpowiadać na pytanie. I co najważniejsze, mam nadzieję, że będą również wygrywać. Jedziemy z nagrywarką z Łodzi. Cześć wszystkim, z tej strony Justa i Patti. Tak, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie ze słonecznej Łodzi. Manufaktura widać. Manufaktury, my właśnie po zakupkach, na wakacje już się szykujemy i mam nadzieję, że wy również się szykujecie. Więc pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. I lecimy na kawę. Dzień dobry, mam na imię Kamil. Wraz z kolegą idę sobie coś zjeść. Dzisiaj jest ładna pogoda, z kolegą postanowiliśmy sobie pochodzić po Łodzi i trochę pozwiedzać. Generalnie jesteśmy, można powiedzieć, że takiej ala wsi i takie zawsze coś tam pochodzenie po mieście daje nam otuchy. Pozdrowienia. A, jeszcze pozdrawiam Pawełka. Cześć, ja jestem Justyna, mieszkam w Łodzi, w sumie pochodzę z Łodzi. Nie mam planów na dzisiaj, właśnie lecę na zakupy, to w sumie tyle. No i pozdrawiam rodzinę, przyjaciół. I miłego dnia wszystkim. Cześć, właśnie byliśmy w restauracji ze swoimi znajomymi. Po sesji świętujemy. Teraz mamy właśnie okienko. Bardzo się najedliśmy. No i niestety musimy teraz wrócić, bo mamy zajęcia. Pozdrawiam właśnie moich znajomych, którzy tam stoją. Basię, Filipa i Natalię. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Łodzi, ze mną Michał, bonjour. Bonjour. Jak tam, Michał, u ciebie? Jak w okienku? A, wszystko w porządku, bardzo najedzony jestem. Jak z sesją ci poszło, także super, czy także przepchnąłeś jakoś na pandę? Jeden warunek jest niestety, ale zdane. To warunek czy zdane? Znaczy, no mam. Przepchnęli cię dalej i masz warunek. Pchnęli, mam warunek, jasne. A ile zapłaciłeś za warunek? 500. No to ja chciałbym ci stówkę dać, żebyś miał do warunku mniej, ale dam ci w zamian za poprawną odpowiedź na pytanie. Słuchaj, mam dzisiaj, Michał, kategorię sport, muzyka i kategorię taką różne. To jest miks kategorii różnych. Jak wskazuje nazwa, pewnie łatwo się domyślić. Co wybierasz? No sport, niech będzie sport. Taki sportuś jesteś? Byłem. Cały czas wracasz na siłownię, już wracasz? Tak, tak, dokładnie, wracam od jutra. Panie Michale, skoro już jesteśmy przy sporcie, pytanie jest bardzo łatwe. Jest reprezentacja Polski w piłkę nożną. Pytanie, czy kiedyś Polska, reprezentacja konkretnie, zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej? Nie zdobyła. Chyba zdobyła trzecie miejsce. Drodzy Państwo, niby warunek, a skubany umie odpowiadać na pytania. Tak jest, Polska nigdy nie była mistrzem świata i te 100 zł trafia do Michała. Michał, bardzo serdecznie ci gratuluję. To ten moment, kiedy robimy shake hand, a ty mówisz miłe rzeczy do kamery. Proszę bardzo. Pozdrawiam rodzinę, moją dziewczynę Justynę i znajomych Filipa, Basię i Natalię. A wy zostańcie z nagrywarką. Cześć, jestem Ola, właśnie wracam ze szkoły i nie wiem, co będę dzisiaj robiła, ale na pewno będę oglądać dzisiaj Eskę, więc pozdrawiam was wszystkich. Cześć, jestem Oliwia. A ja Rozelka. Byliśmy dzisiaj na badaniach. I na zakupach. Najadłyśmy się i pozdrawiam rodziców i znajomych ze szkoły. To cześć. Cześć, witam wszystkich, mam na imię Paweł, wracam z urzędu skarbowego, troszeczkę błąd gówna robiłem sobie w zeznaniu, więc idę przepisać i wracam, składam zeznanie i już czekam potem na pieniążki. Pozdrawiam wszystkich wariatów zewsząd, z okolic Łodzi, z Łodzi i słuchajcie radia, telewizji, oglądajcie SKTV i będzie do przodu, jedziemy. Na razie, pozdrawiam, hej!
czas oglądacie nagrywarkę z Łodzi, ze mną uśmiechnięty Paweł. Cześć Paweł. Cześć, cześć, witam wszystkich. Paweł ma dzisiaj zdecydowanie dzień z finansami związany, zeznanie podatkowe w jego rękach, do poprawki. Ja bez zeznania podatkowego, Paweł, chciałbym ci podarować stówę, ale nie ma tak łatwo w nagrywarce, bo musisz odpowiedzieć poprawnie na pytanie, to wiesz, bo nagrywarkę oglądasz. Trzy kategorie pytań ci mamy, jest sport, jest muzyka i kategoria różne, czyli miks totalny, co wybierasz? Sport, sport bym poprosił. Tak, jesteś sportuś. No tak, lekko, lekko tak. No tak, w Łodzi sport często pada u nas w kategoriach. Paweł, pytanie jest arcyproste. Skup się proszę i wygraj, zrób to dla mnie, zrób to dla wszystkich przyjaciół i rodziny. Czy skoki narciarskie są dyscypliną olimpijską, Paweł? Myślę, że tak. To myślisz, czy tak? Żebym popa nie popełnił zaraz, spokojnie. No raczej tak, powinny być, tak, tak, tak są. Dobra. Paweł mówi tak i niestety ma rację, skubany i wygrywa 100 zł. Paweł, to jest twoja stówa od teraz. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Słuchaj, to teraz mówisz coś miłego, a ja mówię, żeby zostali nasi widzowie z nagrywarką. Dobrze. Pozdrawiam wszystkich, tutaj całą ekipę nagrywającą. Jest luz, do przodu. Przychodźcie, nie bójcie się, naprawdę stówę można wygrać, tak? Tylko trzeba dobrze odpowiedzieć, tak? Zapraszam wszystkich do oglądania Eski i do słuchania radyjka, nie będzie gitara. Pozdrawiam wszystkich. Ja też pozdrawiam, zostańcie teraz z nagrywarką. Siema, jestem Antek. Byliśmy w szkole z kolegą Kubą i idziemy na kurczaki. No, będziemy jeść, a później spadamy do domu. No i tyle. Pozdrawiamy. Cześć, jestem Kuba, jestem ze Zgierza. Przyjechałem po świeże dla swojej jaszczurki Agamy, która zamieszkuje Australię. I pozdrawiam całą rodzinę, przyjaciół, Wróbla i Gangstera. Siemanko. Pozdrowienia z Łodzi dla całego SK TV. Niedługo piękna pogoda, niedługo Orzeł Łódź znowu na stadionie. Także wszystkich zapraszam. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, małżonkę oraz całą Łódź. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Łodzi, ze mną Michał. Cześć Michał. Cześć. Żużlowy kibic, porządny człowiek. Tak jest, zgadza się. Już niedługo sezon, kiedy się zaczyna sezon żużlowy? No jak najszybciej, marzec, kwiecień. Dobrze, zobaczymy jak wyjdzie ci z pytaniem, bo jak wiesz, kiedy będzie sezon żużlowy, pytanie, czy będziesz wiedział więcej. Mam trzy kategorie pytań, sport, muzyka i kategoria różne, czyli taki miks w ogóle z różnych ten. Co wybierasz? Sport. Dobrze. Wiadomo, Michał, sportowy. Dzisiaj w Łodzi mocno na sportowo i w ogóle sami mężczyźni odpowiadają. W ogóle dziwaczne. Dobra, Michał, krótka piłka z mojej strony. Wymień trzech aktywnych polskich skoczków narciarskich. Proszę bardzo. Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Stefan Hula. Znasz więcej? Znam więcej. Trafiłem na znawcę skoków, niestety. No cóż, stało się, Michał, niestety zgodnie z wytycznymi. To jest twoje 100 zł. Gratuluję ci bardzo serdecznie, mówisz teraz coś miłego. Uwaga. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za możliwość. Ale się wygadał, a wy zostańcie z nagrywarką koniecznie. Siema, wracam ze szkoły, idę do roboty, tylko muszę skoczyć najpierw do sklepu, bo zepsułem mopa, bo bawiłem się nim w robocie i go połamałem. Ogólnie to pozdrawiam siebie, Szymona Wawrzyna, moją mamę i Jodę, elo. Cześć Wiktor. Cześć Michalino. Spacerujemy sobie po Łodzi, chyba pójdziemy zaraz coś zjeść. Jest bardzo ładna pogoda. Pozdrawiamy Łukasza, Kornela i wszystkich znajomych. Cześć. Cześć wszystkim. Hej, Wasia i Wiktoria. Byłyśmy dzisiaj pierwszy raz na basenie. I nie utopiłyśmy się. Nie umiemy pływać. Pozdrawiamy was. Ale się uczymy. Z Łodzi. I pozdrawiamy naszych kolegów ze studiów, którzy też nie umieją pływać. Mam nadzieję, że w tym semestrze się nauczymy wszyscy. I do zobaczenia. Cześć. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Łodzi, ze mną dziewczyny, to jest Asia, to jest Wiktoria. Dziewczyny teraz już za moment dosłownie, jak to ci wybrani w nagrywarce, będą odpowiadać na pytanie. Jeżeli wygrają, znaczy jeżeli odpowiedzą dobrze, to wygrają 100 zł. Co ciekawe, już podobno podzieliły pieniądze, ale na pytanie będzie odpowiadać Asia. Tak ustaliśmy, Asiu, ty odpowiadasz na pytanie. Tak. Dlatego też Wiktoria będzie wybierać kategorię. Na krzyż jest zawsze weselej. Wiktorio, droga, są dzisiaj trzy kategorie w nagrywarce. Jest sport. Jest muzyka. Jest taka moja ulubiona kategoria, różne, gdzie jest totalny miks. Jak myślisz, z czym Asia poradzi sobie najlepiej? Myślę, że da radę z różnymi.
Dobrze, Asiu, nie zapytam ciebie, czy dasz radę z różnymi. Wierzę, że nie masz wyjścia, bo ona wybrała różne. Pytanie jest bardzo proste. Czy we Francji ruch jest prawostronny? Tak. Jesteś pewna? Pewna. Już wydajesz te 100 złotych w głowie? Jeszcze nie, ale... To zacznij, słuchaj, bo to prawda, we Francji jest ruch prawostronny, a to, co podjeżdża tu, to jest twoje nowe 100 złotych, twoje na pół trochę, Wiktoria, ale twoje, Asiu, najbardziej, uścisk dłoń jest najważniejszy. I teraz jesteśmy na etapie, na którym wy wygrałyście, więc ty, Asiu, mówisz coś miłego do widzów. Pozdrawiam widzów Eski i wszystkich, którzy oglądają i całą Łódź. I macha łasnową przy okazji, a wy zostańcie koniecznie z nagrywarką. Cześć, ja jestem Bartosz. A ja Olek i właśnie teoretycznie jesteśmy na turnieju z siatkówki. I uciekliśmy z lekcji. A idziemy teraz na gastro posiedzieć sobie ze znajomymi. No i w sumie pozdrawiam wszystkich znajomych, z którymi się dzisiaj widzimy. No i do najbliższego zobaczenia. Cześć. Siemano, z tej strony Kuba, w piątek kończę 18 lat. Bawimy się na mojej imprezie, mam nadzieję, że będzie zajebiście. Widzimy się. Chciałem pozdrowić z tego miejsca jeszcze Kępę, Siwego i Igora. Pozdro. Cześć, jestem Kiwi i dzisiaj byłam w kinie na filmie 1917, bardzo fajny film. I pewnie zastanawiacie się, skąd są moje uszy. Noszę je od 3 lat, kupiłam je na wakacjach, wiąże się z nimi dużo wspomnień i każdy się mnie pyta, skąd są, dlaczego. Po prostu, podobają mi się i to ja. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Łodzi, ze mną Wiktoria, którą mówią Kiwi, Kiwi. Wiktoria, dlaczego Kiwi, Kiwi? Dlaczego na ciebie mówią Kiwi? Kiwi dlatego, bo jest Wiki, jak zmienisz sylaby, to jest Kiwi. Wow, fajne. I wszyscy mówią Kiwi? Wszyscy. Rodzina mówi Kiwi? Mama się powoli przyzwyczaja. Nie, to pięknie. Mam nadzieję, że ty będziesz miała okazję przyzwyczaić się do 100 zł, jeśli poprawnie odpowiesz na moje pytanie. Ale droga Kiwi, sytuacja jest taka, że najpierw musisz wybrać kategorię. One są dzisiaj 3. Mamy sport, to klasyk, muzyka. Klasyk i nasza ulubiona kategoria, naszej ekipy, czyli kategoria różne, totalny miks pytań z każdej w zasadzie kategorii. Co by ci najbardziej podpasowało dziś? Wydaje mi się, że różne to jest to. A Kiwi wysoką poprzeczkę wybiera. Kiwi, mam nadzieję, że wygrasz. Pytanie jest, powiedziałbym nawet, bardzo proste. Mianowicie, czy wiesz, w którym roku odbędą się najbliższe wybory prezydenckie? W obecnym 2020. Dlaczego w tej Łodzi jest tak trudno i wszyscy znają odpowiedzi? Tak, oczywiście, Kiwi, jesteś już bogatsza o 100 zł. Proszę bardzo, twoja stuwa, gratuluję. Dziękuję. Proszę. I teraz proszę powiedzieć coś miłego. Coś miłego. Bardzo jestem wdzięczna Esce i tak wspaniałej ekipie. Kiwi pofrunęła wydawać swoją stówę i dzisiaj muszę przyznać, że w Łodzi zdarzyło się bardzo fajne rzeczy. Bardzo lubię takie momenty, to znaczy wszyscy wygrali. Życzę wam wszystkim, drodzy państwo, którzy oglądacie nagrywarkę, żebyście nagrywarkę mogli trafić, a później w niej wygrać, bo to bardzo miłe uczucie, jak ludzie wygrywają hajs. Trzymajcie się, to wszystko na dziś, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Rudy.